Cześć, witajcie na Wrzos Fishing TV w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy ostatni dzień kwietnia. Piękne popołudnie, choć no niebo jest, słuchajcie, spowite takimi kłębiastymi chmurami, ale naprawdę bardzo fajna pogoda. Słuchajcie, jak widzicie, otacza mnie w koło naprawdę piękny, słuchajcie, krajobraz. Ptaszki śpiewają, słuchajcie, ta żywa zieleń, kwitnące drzewa, naprawdę mega klimat, a tam poniżej wijąca się, słuchajcie, różnymi zakolami rzeka Prosna. Byłem już tutaj w tym miejscu kilka razy w tym sezonie. W ostatnim czasie pobiegałem trochę tutaj ze spinningiem. Główny cel oczywiście złowienie klenia jazia na spinning, no ale również namierzanie jakichś fajnych miejscówek, na które mógłbym udać się z bolonką. No i dzisiaj właśnie z taką metodą wybrałem się na tę wodę. No i słuchajcie, no poszukam jakichś fajnych miejsc, które będę chciał obłowić. Jest godzina gdzieś dochodzi 16, także no, zestaw mam już przygotowany, także nie będę musiał bawić się już zestawem. Wszystko sobie przygotowałem poza zanętą, także za chwilę udam się na pierwszą miejscówkę. Będę miał do pokonania no, około, nie wiem, 800 metrów może. Także za chwilę lecę, tylko słuchajcie, pokompletuję sobie te rzeczy, które będą dzisiaj dla mnie niezbędne, ponieważ będę łowił z tak zwanego marszu, czyli po prostu muszę wziąć to, co będzie mi po prostu potrzebne, żeby za bardzo też, słuchajcie, nie taszczyć ze sobą niepotrzebnych tobołów. Dlatego na taką wyprawę po prostu no, trzeba wziąć to, co w danej chwili po prostu może się przydać. Także słuchajcie, jak widzicie, dzisiaj metoda bolońska. Zabrałem ze sobą swoją boloneczkę. Jest już zestaw na niej przygotowany, także po prostu, żeby zaoszczędzić trochę czasu nad wodą, zestaw przygotowałem sobie w domu. Myślę, że udało mi się trafić tu z gramaturą. Tak jak wspominałem wam wcześniej, biegałem tu ostatnio ze spinningiem. No jest tu uciąg, myślę, że na poziomie gdzieś 6 gram i tyle będzie wystarczyło, żeby w miarę komfortowo łowić. Wędeczka gotowa. Zabiorę ze sobą podbieraczek taki teleskopowy, podręczny, co by po prostu, słuchajcie, no nie stracić jakiejś ryby, jeżeli uda mi się cokolwiek dzisiaj złowić. Wezmę ze sobą jedną podpóreczkę. Czasami gdzieś tą wędkę trzeba na moment odstawić, więc taką podpóreczkę pojedynczą można zabrać na takie wędrowanie. No i słuchajcie, jedno wiaderko, tutaj podstawowe akcesoria w tej torbie mam ze sobą zabrane, jak przypony, jakieś dodatkowe spławiki na wypadek utraty zestawu, odpukać oczywiście. No i oczywiście, słuchajcie, no taki niezbędny arsenał, który może się przydać w trakcie wędkowania w torbie. No i zabiorę ze sobą jedno takie wiaderko, do którego wrzucę zanętę. No, wezmę ze sobą paczkę gliny, przyda mi się do komponowania zanęty. No i słuchajcie, mam tutaj jakieś tam jeszcze zanęty, także wezmę tutaj ze sobą zanętę. Słuchajcie, tak wyposażony mogę iść na pierwszą miejscówkę. słuchajcie, za mną pierwsza miejscówka, także maksymalnie cicho, bez jakiegoś gadulstwa. Zabieram się za zanętę, przygotuję sobie zanętę, rozłożę wędkę, zanęcę łowisko, no i zaczynam łowienie. Słuchajcie, taka uniwersalna zanęta na białoryb, rzeczna, ląduje w wiadrze i do mieszka gliny, moczę, robię kulę i rzucam. Pięknie pachnie ta zanęta. Mam nadzieję, że uda mi się zwabić jakieś ryby. Wygruntuję sobie zestaw, chociaż ta głębokość może być tutaj zróżnicowana, ale jakiś taki, słuchajcie, punkt orientacyjny wypadałoby mieć. Orientacyjną głębokość już znam. Słuchajcie, tam gdzie ten nurt idzie, gdzie robi się ten warkocz, jest najgłębiej. Tam po tamtej stronie na pewno jeszcze ta woda będzie wypłycać. Natomiast gdzieś środeczkiem, to mówię, jest około metra, także mniej więcej takich głębokości się spodziewam. Bardzo takich, słuchajcie, zróżnicowanych, nierówne to dno. No i dużo zaczepów, także zobaczymy, jakie będzie to łowienie. Mieszam zanętę, dodamy glinę. Zanęta przygotowana. Ogarnę trochę to stanowisko. Strasznie nie lubię łowić w bałaganie. Rzucam 3 kule na początek. Jakieś ryby, słuchajcie, gdzieś tam na pograniczu nurtu i tego spokojnego, tych spokojnych miejsc się pojawiają. Także myślę, że jakaś szansa na rybę jest. Mamy 3 kule. No i do dzieła. I do dzieła, panowie i panie. Słuchajcie, mamy, o kurde, zobaczcie jakiego rekina. Zobaczcie, jakie tu rekiny pływają. Pierwszy rekin. Na 4 pinki. Ale słuchajcie, co to za ryba? To uklejanie jest. Wygląda mi to Płotka to nie jest ani kleń. Co to jest? Szczerze nie wiem. Słuchajcie, coś mam ładnego. Chyba. Kurde. Aj, znów ładna uklejka. Chyba to jest ukleja. Słuchajcie, jest ukleja, ale naprawdę bardzo ładna. Naprawdę piękna. Słuchajcie, naprawdę piękna ukleja. Dobra. Zobaczymy, słuchajcie, na białego dla odmiany. O, słuchajcie, coś znowu, kolejna, niestety uklejka. Nie, słuchajcie, płoteczka. Chociaż nie wiem, to chyba nie jest płoć, ale co to za gatunek? Nie umiem rozpoznać gatunku. Na płotkę to nie wygląda. No ale większa jak poprzednia. Długie to się źle rzuca. Dobra. No słuchajcie, na razie powiem wam, ukleja była piękna, a teraz złowiłem znowu rybę i nie umiem jej, słuchajcie, nazwać. Nie umiem rozpoznać tej ryby. Może mi pomożecie. Znowu reki. Kurde, patrzcie, co za rekiny. Słuchajcie, co za rekiny na tej miejscówce są. Ale nie wiem, nie umiem w dalszym ciągu określić tego gatunku ryby. Ze względu na ich rozmiary, powiem wam, że wcześniej nie łowiłem tam tych górnych partiach rzeki, gdzie łowię na moich starych miejscówkach. Natomiast ta miejscowa jest pod kątem białorybu. Jeśli chodzi o spławik, to jest dla mnie totalna tutaj nowość. Tej rzeki tu nie znam pod kątem gatunków, jakie tu mogą występować, wam powiem. Wam kręci tutaj w tym miejscu ta woda, że słuchajcie, kręci ta woda, ten spławik chodzi, momentami mam wrażenie, że jest branie. Powiem wam, tak naprawdę trudno, nie wiadomo co można się spodziewać w tej wodzie. Nigdy tutaj wcześniej nie łowiłem na spławik, ani na, poza spinningiem, na żadną inną metodę. Słuchajcie, na pewno nie spodziewam się leszcza, jak widzieliście wcześniej. Słuchajcie, nam na takim, można powiedzieć, takie oczko wodne, do którego wpada prosna, no odbywało się tarło leszczy. Także naprawdę piękny widok. Pluskały się ryby. Z początku myślałem, że to jakieś kaczki się spłoszyły, no ale jak podszedłem bliżej, naprawdę fajne leszcze na tarle, także tutaj leszcza się raczej nie spodziewam. No słuchajcie, znowu jakiś rekin. No i pytanie, co tym razem? No słuchajcie, tym razem znowu kiełbik, ale wypasiony, grubiutki. Słuchajcie, jaki piękny ten kiełbik jest. Jaki wypasiony kiełbiczek. Ale nie przyjechałem tu na takie ryby. No ale jakiś przekrój tej wody się robi. No słuchajcie, poza tą drobnicą na tej miejscówce jak na razie nic się więcej nie wydarzyło. Kilka fajnych brań, nawet jakiś tam opór przez chwilę poczułem. No będę zwijał się stąd i idę na kolejną miejscówkę. Było ich tam po drodze kilka, ale na wszystkich już nie zdążę na pewno usiąść. W każdym bądź razie no nic konkretnego się nie wydarzyło. Nie ma co się chyba za bardzo tutaj w tym miejscu łudzić, że coś uda się złowić. Także chyba już będę z tej miejscówki się ewakuował. Zobaczę, która jest godzina. Słuchajcie, 17:26, także dochodzi 17:30. Ostatni przepływ robię i no będę musiał wędkę zwinąć, bo taki kawał, bo mam dosyć do przejścia kawałek, także nie będę z rozłożoną wędką gdzieś tutaj przedzierał się przez jakieś tam zwady, które po drodze napotkam. Ostatni przepływ, ostatni rzut, no i zobaczymy co tym razem i lecimy dalej. Zobaczcie, jaki też fajny kawałek wody. Korciłoby mnie tutaj, słuchajcie, puścić kilka razy, przepuścić zestaw. No ale słuchajcie, mam kawałek dalej kapitalną miejscówkę, na której właśnie podczas przedostatniego wypadu ze spinningiem miałem dwie piękne ryby. No i ze zrozumiałych powodów po prostu ja tam najpierw się udam, ponieważ tam już przekonałem się, że ryba jest fajna. Nie były to szczupaki, także mam szansę, że po prostu jakaś fajniejsza ryba się uwiesi na zestawie, więc lecę tam, ale chciałem wam pokazać, słuchajcie, patrzcie jakie tu jest fajne miejsce, tam zwalone drzewa, puścić słuchajcie ten zestaw, no może coś by się złapało, no ale trudno powiedzieć co. Płoci coś nie widać, także liczyłem na jakiegoś ładnego klenia, ewentualnie jazia. Także tamta miejscowa taka jest, dlatego jadę, musiałem kawałek przejechać samochodem, mimo to słuchajcie, 4 kg prawie zanęty w wiaderku plus ekwipunek, to jednak trochę waży. No niestety przez tą kwarantannę kondycha siadła, no i będę miał tam jakieś 300 metrów do dojścia jeszcze, lecę, szkoda czasu. Słuchajcie, jestem na tej drugiej miejscówce. Prawdopodobnie tutaj zostanę już do końca tego wędkowania. Powiem wam, te wędrówki naprawdę dają się po prostu we znaki. Są naprawdę męczące, kiedy mimo to, gdzie wziąłem podstawowy sprzęt do wędkowania, ale targanie się z tym ekwipunkiem, kamera w pojedynkę, ogromny wysiłek, kiedy jeszcze trzeba, słuchajcie, te trawy zaczynają się robić już coraz wyższe, pola pięknie się zazieleniły, także już dojście do tych miejscówek pomału będzie robić się utrudnione, jak ta cała roślinność, słuchajcie, wybuja, rozrośnie się, pozarastają te brzegi, także kwiecień. Kwiecień to jest najlepszy jeszcze okres, kiedy można do fajnych miejscówek spokojnie dojść, powędkować, bo niestety, ale im dalej do lata, tym robi się coraz gorzej, brzegi zarastają, niestety po prostu chyba dzisiaj mniej zwierząt się hoduje, dlatego po prostu, no niestety, dojście do rzeki robi się bardzo utrudnione, po prostu nie kosi się tych traw, tych całych tutaj zarośli, no i to zarasta. Także chcę wykorzystać teraz ten moment, kiedy można naprawdę fajne miejscówki obłowić. Biorę się, słuchajcie, za rozłożenie tej mojej wędki, no i oddaję pierwsze rzuty, zanęcę łowisko najpierw, no i słuchajcie, puszczam zestaw. Słuchajcie, i znowu pan Kiełbik, jak to się mówi, kurde, miniaturowa brzanka. Aj, nie ma takie ryby tu przyjechały. Słuchajcie, mamy coś większego wreszcie. Słuchajcie, pierwsza płoteczka. Pierwsza prośniańska płoteczka. Znajduje się, fajna. Ale słuchajcie, też tarło, słuchajcie, wytarła. Wysypka tarłowa. Także płoteczka też na tarło pędzi. Idź, trzyj się. Słuchajcie, no jest coś fajnego. Jest teraz fajna ryba. Oj, to może być, co to może być? Słuchajcie, bardzo ładna, fajna płotka. No słuchajcie, no jak na Prosnę, naprawdę ładna płoteczka. Naprawdę ładna płotka, to już taka 18 do 18 cm, ale gruba, fajna. Płoć. Piękna płoteczka, jak na Prosnę, naprawdę bardzo ładna. No nie, mniejsza jak ta poprzednia, ale jest płotka. Będzie trzecia. Bardzo fajna. Słuchajcie, są w zanęcie, bo tam było, słuchajcie, takie elementy pieczywka fluo. No i słuchajcie, tym pieczywkiem fluo cała mnie upaćkała, także weszły do zanęty. Jest, słuchajcie, jest fajna ryba. Znaczy, no, fajna płoteczka z Prosny. Myślałem, że podpalimy się z tobą do kamery, może do tej lepiej będzie, słuchajcie, no taka płotka z Prosny. Jeden rocznik na razie. Dobra. Jest ryba. Słuchajcie, bardzo ładna płoteczka, jak na Prosnę, bardzo ładna płoć. Słuchajcie, 19:42, także będę za chwilę kończył to łapanie. Jest wreszcie, słuchajcie, mam fajną rybę. Waleczną płotkę z Prosny. To już chyba z 10 dzisiaj, ale słuchajcie, no płotka też się właśnie trze. Taka karka na niej, muszę czepiaczem wypiąć. Trochę zanęty. No, słoneczku gdzieś już się tam schowało. Słuchajcie, no jest ryba jakaś, pewnie jakaś płotka. Rekin to nie jest, ale cieszy mnie. Słuchajcie, kleń, pierwszy klenik. Nieduży, także kolejny dzisiaj gatunek, chyba 4. To jest 4 gatunek. Nieduży, ale ważne, że jest. Jest, słuchajcie, mam coś ładnego znowu. Czyżby kleń albo... nie, płoć. Słuchajcie, bardzo ładna znowu płotka, jak na Prosnę oczywiście, bardzo ładna, grubiutka. Ładna kolejna płoć. kończę to wędkowanie, jest już chyba 20 albo nawet już po 20 parę minut, słońce już zaszło, także słuchajcie, no krótko podsumowując, no jestem ogólnie zadowolony z tego wyjścia dzisiejszego z Bolonką nad rzekę. Odwiedziłem dla mnie zupełnie nowe miejsca, jeśli chodzi o metodę spławikową. To wędkowanie dało mi dzisiaj jakiś no, obraz, czego można się, powiedzmy, o tej porze roku tutaj na tym odcinku rzeki spodziewać. No jest, najważniejsze jest to, że po prostu ta rzeka tutaj płynie w porównaniu do tych odcinków rzeki, na których wcześniej łowiłem, które wam pokazywałem. No niestety nurt był bardzo słaby, na poziomie powiedzmy 1-2 gram momentami, natomiast tutaj zestaw 6-gramowy w zupełności wystarczył, także udało mi się dobrze zestaw dobrać. No i cieszę się, że z tej drugiej miejscówki udało mi się tych płotek, nie wiem, może chyba z 12 wyciągnąłem, w tym kilka naprawdę ładnych, jeśli chodzi o prosnę. Wiem, że są większe, ale to są naprawdę cwane ryby, no i trzeba byłoby je troszeczkę przypilnować, może inaczej. Jestem zadowolony, no i słuchajcie, po prostu jadę do domu, szykuję się na majówkę i z samego rana startuję już ze spinningiem w pogoni za szczupakami. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, no to słuchajcie, zostawcie łapkę pod filmem. A jeżeli jeszcze no, nie subskrybowałeś kanału, zrób to teraz koniecznie. Zasubskrybuj mój kanał, abyś był na bieżąco z nowymi, słuchaj, moimi produkcjami. No i jeszcze raz, dzięki za oglądanie. Słuchajcie, trzymajcie się. No i słuchajcie, życzę takich nie mieszczących się w tym kadrze pajków w tym właśnie nowym szczupakowym sezonie. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.